Urządzenia gospodarki wodnej wciąż wymagają inwestycji, modernizacji i odbudowy. Wymaga 27% kanałów i 41% wałów przeciwpowodziowych. To wszystko sprawia, że nie wystarczają pieniądze z budżetu krajowego, nie wystarczają też pieniądze z budżetu unijnego. Tempo degradacji jest szybsze niż renowacja, dlatego że Potrzeby są dużo większe. Budżet krajowy i unijny na polskie kanały melioracyjne i wały przeciwpowodziowe przeznacza zaledwie 30% tego, co byłoby wymagane, aby utrzymać te kanały i wały we właściwym stanie.